born in Podole, which is a part of Poland, which is now, after the Second World War, part of the Ukraine, in 1905. And the complicated and dramatic events of war and his personal circumstances meant that he found himself in Warsaw in the 1940s. He took part in the Warsaw Uprising in 1944 as an AK partisan, and after the war he moved to Krakow, which was at the time a cultural capital, and was mostly earning his living from illustrating books. In the 1950s, he moved to Konstancin, near Warsaw, where he lived and created all manner of art until his death in 1989. And during this presentation, you can see on the screen the photographs of the artist and his work, and they've been collected by the Art Centre of the town of Konstancin, Jeziolan. Leon Puchkowski was 50 years of age when his daughter, Agnieszka Wood, was born. That was 11 years after her brother, Tadeusz. Some of her father's talents have rubbed off on his children, as I'm sure you've seen already. And on the third floor of the building, you can see a few of her pictures and graphics. And as we know already, she is a pianist for some local schools. Naszym kolejnym gościem jest córka znanego w Polsce malarza, rzeźbiarza, prozaika i poety Leopolda Puchkowskiego. Agnieszko, może tutaj zapraszamy Cię już na scenę. Leopold Puchkowski urodził się w 1905 roku na Podolu. Losy wojenne sprawiły, iż pod koniec lat 40. znalazł się w Warszawie. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie zamieszkał w Krakowie i zajmował się ilustrowaniem książek. W latach 50. przeniósł się do Konstancina pod Warszawą i żył tam aż do śmierci, czyli do roku 1989. W trakcie naszej rozmowy na ekranie możecie oglądać artystę i niektóre jego dzieła zebrane przez Dom Kultury w Konstancinie Jeziorna. Agnieszka Łód urodziła się, jak artysta miał 50 lat i 11 lat po bracie Tadeuszu. Brat i ona odziedziczyli po ojcu kilka talentów, o czym się mogliśmy przekonać. I na trzecim piętrze tego budynku można zobaczyć kilka jej rysunków, które właśnie Agnieszka rysuje. I oczywiście ma zdolności muzyczne, grała dla nas już na pianinie. So, Agnieszka, how was it to grow up in such an artistic household? Agnieszko, jak się żyło w artystycznym domu? Po polsku najpierw. Bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Bardzo ciekawie, bardzo interesująco. To jest dla wielu ludzi, którzy znają moją rodzinę i którzy byli w Polsce w tamtych latach. Atmosfera była niesamowita, był bardzo, bardzo otwarty, gościnny dom dla przyjaciół, rodziców i dla artystów ze wszelkich dyscyplin. English? A very interesting upbringing. Known very well to quite a lot of people that frequented Konstancin and frequented my family home. Very, very unique atmosphere and plenty of people, not just from art world, but from parents' past. And did the experiences of your dad in the war have much impact on your life? Czy doświadczenia wojenne ojca wpływały na wasze życie? Without any doubt, tremendously. Like I've already mentioned, the house was always full of friends that had very, very interesting past. There was a friend who was fighting in Africa, there was a friend who was fighting in Monte Cassino, there were friends that were in concentration camps, there were friends that lost family in a Warsaw Uprising. A po polsku tak, to oczywiście losy wojenne miały bardzo, bardzo wielkie znaczenie na nasze życie, ponieważ nasz dom był pełny historii, pełny gości, między innymi przyjacieli, którzy walczyli w Afryce, przyjaciele, którzy walczyli pod Monte Cassino i przyjaciele, którzy też mieli bardzo interesujące przeżycia z Powstania Warszawskiego, byli w obozach koncentracyjnych i tak dalej. Także to było bardzo, bardzo dom pełen historii. And your father was very much a polymath, wasn't he? He was a writer, a painter, a sculptor and a poet. So how much of his work has actually been preserved and how much of it remains to be seen to this day?
Ojciec był pisarzem, malarzem, rzeźbiarzem, poetą. Jak wiele z jego twórczości się zachowało? Czy to wszystko można gdzieś zobaczyć? To są właśnie trochę smutne okoliczności, ponieważ kiedy mój ojciec zmarł pod koniec lat 80., to w sumie nikt nie był zainteresowany, żeby to przechować. Także jego dzieła są porozproszane po całym świecie. It was a bit sad time at the end of 1980s. The atmosphere in Poland was such that nobody was really interested in preserving his art. So it's scattered all over the world. Także w tej chwili jest wielka nadzieja po mojej ostatniej wizycie w Polsce w kwietniu, że Dom właśnie Kultury w Konstancinie zbiera wszystko, zbiera rzeźby, obrazy, manuskrypty i tak dalej, i że będzie otworzone muzeum właśnie w Konstancinie. After my last visit in Poland in April this year, I visited the Culture House in Konstancin, and I'm pleased to say that they're making a big effort in gathering his sculptures, his paintings, his manuscripts, and we are hoping for finally opening a museum which he deserves. And today you have here one of your father's books, and what's the book that you brought for us today? Masz dziś ze sobą jedną z książek ojca, o czym ona jest? Przyniosłam kilka, po prostu żeby pokazać, że to istnieje. Szczególnie ta ze swastyką jest bardzo interesująca. The one with the swastika? Yeah. It's the only book published. It was the only book that was ever translated to English. And it's been published in New York. To jest jedyna książka, która była w ogóle kiedykolwiek przetłumaczona na język angielski. A książka, którą ja przyniosłam dzisiaj, to są dzienniki wojenne. The book I brought today, and one I would like to read the fragment from, is the War Diary from 1944. I really hope that soon, one day, I will be able to translate more of my father's poetry or diaries into English. Well, you have, of course, translated some of the poems of your father already. And there's one in particular called Periwinkle. Could you read that for us, please? Przetłumaczyłaś jeden wiersz, nie wiem czy do tej pory, czy tylko specjalnie na tą okazję, który znany jest pod tytułem Barwinek. Bardzo prosimy o przeczytanie polskiej i angielskiej wersji. Chyba, że chcesz przeczytać fragment jakiejś książki? Czy wiersz? Tylko wiersz. I have actually translated this poem especially for today. Because it links to the exhibitions downstairs and to the general theme of war and history. Przygotowałam ten, ponieważ wiąże się z wystawą na temat Anne Frank na dole i w ogóle z historią Polski. Zakwita barwinek na łzie gorzkiej i ostrej. Na piasku więziennych godzinek zakwita. Za kratami dziecięce groby, w grobach spowitych włosami, dziecięcy puls. Nad ziemią kłos w ukłonach śród żałoby. Zakwita barwinek, patrzy w nas bezrzeźniczych w obłaczy wieńczy rozpaczy, listowiem otoczy i pada. I zatacza kosturem pola bezgraniczne. Zakwita barwinek na łzie, w dymie armatnego urwiska, w dźwięku, w skrzypie siodeł, w bitewnym szczęku,
pod i śród jodeł w żabim ruczaisku. W grobie na dziecięcej twarzy też barwilek zakwita, sfiolecony smutkiem katyńskich zbrodniarzy. Czerwiec 1944 rok. Periwinkle blooms on a tear, bitter and sharp. On the sand of prison hour blooms on. Behind bars, children's graves, in a shrouded hair, children's pulse. Above on surface, ears of grain are bowing in the midst of mourning. Periwinkle blooms, looking at us without eyes, overwhelmed by desperation. Surrounding with leaves and stumbles and marks its borderless fields. Periwinkle blooms on the tear. In a smoke of cannon hail of chaos, in the sand, in the creaking of saddles, in a battle's noise, in the midst of the fir trees, in the boggy ponds. In a grave, in a children's face, periwinkle also blooms, tinged purple and bruised with sadness of cutting murderers. It was written in June 1944. Very good. Thank you very much, Agnieszka. That was lovely. We're going to let technology take a front seat now, and we have another animated poem being animated by Timotheus. And if you're ready, Professor, we can let this one roll. This one's another poem of Gabby's, and it goes by the name of Boundless Seas. Następnie pokażemy kolejną animację Tymoteusza Sułka, wiersz pod tytułem Bezmiar wód. Zima wbija igły w palce, które zapomniały o gorącym lecie. O ptakach zasłuchanych w nasze głosy, gdy chodziliśmy po tamtym lesie. Więc przed nami długa zima, nieprzebyte morze marznącego puchu. Wrzątek, który parzył nas od środka, nagle stygnie i stoi bez ruchu. Wiesz dobrze, jak stygnie powoli. Wystarczy dotyk, by roztopić lód. Ale co się stanie potem, czy wiesz? Będziemy pływać po bezmiarze wód. Boundless seas. Winter again. Drives cold needles into fingers, scourging memories of hot summer, of the birds who listened to our voices when we were walking in yonder forest. So before us lies a long winter, an impassable sea of frozen down. Of spume which scalds us from inside, then chills suddenly, and then stays calm. Oh, you know how it's chilling slowly. The touch is enough to melt the ice. And do you know what will happen next? We will sail on its boundless sea.